Końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego, po ziemi dośrodkował Majak w rękę któregoś, gol! Jest! Jest! Gol! 50. minuta gry, panie Achmed, skończ pan! Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, czy wszystko jest w porządku. Dzisiejszy odcinek to odcinek rozmów tylko sportowych ekstra. Naszym gościem będzie piłkarz Termaliki, były piłkarz Widzewa Łódź, Kacper Karasek. Cześć Kacper. Witam. No i ekspert rozmów tylko sportowych, już widać, uśmiechnięty od ucha do ucha, bez żadnej tremy, bez niczego. Grający na pozycji bramkarza. W Błękitnych Stargard Szczeciński, dobrze mówię? Bez Szczeciński, Błękitny Stargard, Konrad Reszka, witam Was serdecznie. Witam serdecznie. No Kacper, ja Ci zadam pierwsze pytanie kontrujące. Czy Ty na tą chwilę zostajesz w Termalice po tym finału baraży, no bo ten finał nie ułożył się po Twojej myśli, czy jednak gdzieś tam z menadżerem będziecie szukać klubu w Ekstraklasie? No, aktualnie mogę powiedzieć, że zostaję w tym momencie. Na ten moment na pewno. Na ten moment zostajesz w Termalice. Powiedz tak. Mi, jak sama drużyna i jak ty zareagowaliście na to, że nie weszliście do tej Ekstraklasy? No bo jednak Puszcza okazała się lepsza. Na początek pokonała Wisłę Kraków, to też było duże zaskoczenie dla nas wszystkich. No i później wyeliminowała Termalikę. Jakżeście to, czy były już jakieś przemyślenia, jakaś analiza? No analizy nie było, bo to już dzień później, ja nie byłem już w klubie po meczu, tylko pojechałem od razu na reprezentację po 21, ale no ja z mojej strony mogę powiedzieć, no, że byłem mega załamany tym, jak się to potoczyło ten mecz i tylko tyle mogę powiedzieć, no szkoda bardzo i nic więcej. Czy pogratulowałeś Marcelowi Pięćkowi awansu do Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice, bo to też były Widzewiak, który ten stempel Ekstraklasy jednak w swoją legitymację szkolną będzie mógł wstemplować? Tak, byłem u chłopaków w szatni z Puszczy i pogratulowałem wszystkim, życzyłem powodzenia. Recha, jak tam zdróweczko? Powiedz, opowiadaj coś, co tam się dzieje. Co ty tam przygotowałeś dzisiaj dla nas, jeżeli chodzi o Kacpra Karaska? Wyciągniesz jakieś, newsy z szatni widzewskiej, czy pogadamy tutaj na poważnie? Co będziemy pytać Kacpra? Nie, no Kacper mnie prosił, żeby było bez trudnych pytań. Nie? Bez trudnych pytań, nie lubię. To ma być luźna rozmowa, nie tam jakieś
pytywaniu. Możemy lekko pospominać sobie. No, no bardzo proszę. Ekipę z jacuzzi, nie? Ekipa z jacuzzi. No właśnie, to chyba nie miałem do znajomu powiedzieć teraz. Słuchajcie, ja mam parę pytań też od ludzi, którzy się zaangażowali w to, żebyśmy ten live też zrobili z tobą. Ludzi, którzy pytają się, no kibiców Widzewa, którzy pytają, jak to się ogólnie potoczyło, Kasper, że ty żeś ten klub Widzewa opuścił, no bo jesteś chłopakiem ze Skierniewic, kibicem Widzewa. Na początek chciałbym cię zapytać o taką jedną rzecz. Jak to się stało ogólnie, że ty trafiłeś do Widzewa Łódź? Kto był za to odpowiedzialny i dlaczego musiałeś odejść? Dlaczego trafiłem? No, grałem w trzeciej lidze w Unii Skierniewice i no, tam z menadżerami przeszłymi, tak dobrze powiedziałem chyba. Zdecydowaliśmy tak, że tam był jakiś kontakt z Widzewem, no i pojechałem na kilka dni testów no i dostałem odpowiedź, że pozytywne testy były i chcą nawiązać kontrakt. No i podpisaliśmy. No a jak się później potoczyło, no to już wiadomo. No musiałem iść na wypożyczenie, bo jak nie grałem w pierwszej lidze w tej rundzie wiosennej w ogóle, no to w Ekstraklasie tym bardziej bym nie grał. No, żeby była jeszcze opcja wykupu z Termalikiem, trochę według mnie nie mogło to się trochę inaczej potoczyć niż było. Bo jak już była ta opcja wykupu, to było proste, że raczej jak zagram dobry sezon, to Termalika prawdopodobnie mnie wykupi. A jak zagram zły, no to jakby zagrał słaby sezon, to po co miałbym wracać do Widzewa, do Ekstraklasy? No, tak według mnie z tej perspektywy mojej. Widzę, że stąpasz mocno po ziemi, ale ja cię zapytam, ty nie wierzyłeś w siebie, że ty byś dał radę w Widzewie? Ja wierzyłem, no ale to nie miało nic wspólnego z tym, jakby to wyglądało pewnie, bo nie grając w pierwszej lidze, ja musiałem dawać doświadczenia jakiegoś. Ten sezon mi bardzo dużo dał, bo zmieniłem się o 180 stopni jako zawodnik na boisku i piłkarsko na pewno też poszedłem do przodu, bo wiadomo, grałem cały czas, no i przede wszystkim mentalnie, a mental to w piłce jest 90% pewnie. Czyli ten wyjazd do Termaliki jednak pomógł ci i kadra, i to granie takie, no co tydzień, że wiedziałeś, że jednak wyjdziesz w tym składzie, strzelanie bramek, asystowanie. W tej Termalice odżył taki karasek, ale też odżył mental, tak jak mówisz, więc kto ci tam najbardziej pomógł, jeżeli chodzi o tą aklimatyzację? Czy był to Adam Radwański, czy był to może ktoś inny? Zdecydowanie Adam mnie tam od początku przyjął dobrze. Dixon do niego pisał przed moim przyjazdem, jak wiedział, żeby się zajął. No, no i od samego początku bardzo fajny chłopak i co jest najlepsze, to jest najważniejsze, a do tego mega piłkarz dla mnie. Panie Konradzie, pan pomaga tutaj w tym. Ja byłem pierwszy raz w roli tutaj pytającego, bo tak to zawsze tylko gadałem. No ale przyznasz, że ja na początku, jak odchodziłem z Widzewa, no to ta pewność siebie no, była obniżona, co? I wydaje mi się, że idąc do Termaliki, też do końca nie wierzyłeś, żebyś tam grał wszystko, nie? Tylko, że taka była opcja po prostu ucieczki z Widzewa. I... No znaczy, wiadomo, jak zawsze jest jakaś niepewność, ale no... Może na początku już było lepiej, jak już przechodziłem do Termaliki, to już z tą pewnością było dużo lepiej u mnie, bo na początku może trochę, jeszcze jak się dowiedziałem, bo to ogólnie no, tego nikt nie wie, ale to tam już w zimę tam pod koniec miało być wypożyczenie, ale się nie udało. I no już praktycznie wtedy wiedziałem, jak to, i wtedy było najgorsze, to był taki najgorszy okres. Że ten początek, no runda wiosenna, ten początek, a później już no, wiedziałem, jak to będzie i po prostu trenowałem dla siebie i to mi na dobre wyszło, bo później mogłem w dobrej formie wejść do Termaliki, do treningów i później w meczach to pokazywać. Ale wiadomo, no była niepewność, zawsze, myślę, że zawsze jest. Nawet jakbym poszedł do słabszego klubu, to był spadkowiec z Ekstraklasy, tam są chłopaki, co mają super CV zagraniczne, niektórzy i ale wszedłem do szatni i chłopaki mnie bardzo dobrze przyjęli i dobrze to się potoczyło.
Będziesz miał nowego trenera. Wraca po półtorej rocznej przerwie chyba do Termaliki trener Lewandowski, więc teraz się okaże, jak się potoczy po raz kolejny, bo przecież trener Lewandowski nie musi wstawiać też na Karaska, więc dla ciebie to też będzie nowość. Każdy trener, który wchodzi nowy, każdy piłkarz ma nowe karty, bynajmniej ten szkielet zawsze powinien zostać. No ty akurat w tej Termalice no, grałeś bardzo dobrze, w kadrze grałeś bardzo dobrze, ale ja będę wracał do Widzewa, bo tutaj Konrad mówi ucieczka. Czy ty to wypożyczenie z tą opcją, nie wiem, pierwokupu dla Termaliki traktowałeś jako ucieczkę z Widzewa? Czy tam się coś działo takiego, że ty musiałeś z tego klubu uciekać, czy po prostu to była twoja decyzja, że ty po prostu chciałeś grać w piłkę? Znaczy, no wypożyczenie musiało być, no bo tak naprawdę, ale to nie była taka ucieczka, że ja chciałem odejść, już nie wracać. To nie było tak, że ja tak odchodziłem. Tylko po prostu Termalika jako klub, który spadł z ekstraklasy wtedy, no chciała sobie zawrzeć taki zapis, taki sobie zawarła, udało się im to wynegocjować z Widzewem, więc no tak się potoczyło, no ale... Ale co, jeszcze miałem, zgubiłem wątek. Nie, no bo mówiłem ucieczka, czy to jednak, no wiesz, no chciałeś się rozwijać, no i wybrałeś tą Termalikę, tak? A no to tak, no to zdecydowanie, no bo to ja wiedziałem, że to będzie klub, który będzie grał w piłkę przede wszystkim, to jest dla mnie najważniejsze. No myślę, że jakbym poszedł do nikomu nie z trochę słabszego klubu albo takiego, co się bije o utrzymanie, no to było ciężko zrobić takie statystyki, jakie zrobiłem. Jest to jeden z kibiców zadał takie pytanie, zaraz oddam głos Konradowi. Czy nie denerwowało cię to, że byłeś w szczycie formy w pierwszej lidze? Bo to jest dalej pierwsza liga, to też trzeba na to spojrzeć. A trener Niedźwiedź, dyrektor Wichniarek postawili na piłkarza Łukasza Zjawińskiego. Czy nie wkurzało cię to tak, nie wiem, w środku, że dlaczego ja nie dostałem takiej tej szansy? Dlaczego dostał Łukasz Zjawiński? Przecież ja jestem tym chłopcem z regionu, ze Skierniewic, tym wychowankiem, można powiedzieć, Widzewa. Nie biło cię tam, nie miałeś takiej złości w sobie? Tak szczerze powiedz. Szczerze to zupełnie nie. Nie jestem jakiś zawisny czy pamiętliwy. No, trudno, no tak się potoczyło to po prostu. No. Myślę, że piłkarz, że to jest taką no, grą decyzji, nie? I jeden musi być kosztem drugiego, zawsze tak jest. Wiele osób może z nas mieć pretensje, że nie jest w danym miejscu, ale no właśnie tak jak Kasper dobrze zrobił, że zimą pamiętam, bo żeśmy akurat w jacuzzi gadali, to pamiętam, że była opcja wypożyczenia. Jaki to był klub? No nie było takich konkretów wtedy, że, bo to była sama końcówka okienka, już było ciężko to zrobić. Tak, ale mocno wygadaliśmy wtedy o tym. Tak. No i właśnie dobry ruch, że to jest w pierwszym momencie, że zawodnik idzie, tak jak Karol Czubak zrobił. Ja z Czubim byłem w pokoju na obozie i też miał od razu opcję do pierwszej ligi. Ja tak z nim rozmawiam i mówię, kurczę, ale czy ty facet sobie poradzisz teraz w pierwszej lidze, bo masz kontuzję, bo nie grałeś teraz ostatnio i może ciężko będzie. Tak samo było w przypadku Kaspra, że ja miałem też takie pewne wątpliwości. Mówię, kurczę, ja jak tutaj nie grał, czy pójdzie znowu do pierwszej ligi? Jak znowu nie będzie grał, to już będzie miał tutaj drogę zamkniętą. No ale to pokazuje już drugi schemat z rzędu, że jak jest pierwsza opcja odejścia z klubu i zawodnik się decyduje. Jak nikt z Widzewa na niego nie stawia, się decyduje na odejście, to robi to dobrze zawodnikowi, czyli znakiem tego, że brakuje, to co już wracamy do tej cierpliwości Widzewie, żeby postawić się na tego zawodnika. Tak samo był Szubin, tak samo jest z Kasprem, że brakło tego takiego zaufania i postawienia, bo w pierwszym momencie, kiedy odchodzi zawodnik, od razu sobie radzi młody. Więc no tutaj uważam, że nie jest problem w nich, tylko gdzieś indziej, moim zdaniem. Wiesz, mi się wydaje, że też trenerzy mają zupełnie inne systemy grania. Myślę, że z Czubakiem zupełnie inaczej musielibyśmy grać niż z Sanchezem. Więc to są dwa różne rodzaje dziewiątek, to jest raz. Znaczy nie, wtedy nie było Jordiego, tak? No wtedy... A żeby nie było Jordiego. No ale... Wiesz, ale dalej skupiamy się na tym, że i Kacper, i Karol są w pierwszej lidze, a Widzew jest w ekstraklasie, więc wiesz, no ja żałuję i tego, ja nie mówię, że nie, tylko że kwestia jest tego typu, czy i Kacper żałuje, bo dzisiaj Karola tutaj nie mamy. Karol nie wiem, czy żałuje, że odszedł z Widzewa, pewnie nie, bo poszedł do Arki, strzelił 21 bramek chyba, tak, czy 22 bramki. Jest zapytanie, wiesz, jeżeli chodzi o Magdeburg, San Paulis, widziałem tam, Górnik Zabrze też o niego walczy.
Ale jak już jesteśmy przy nim, to zadam wam jedno pytanie, bo padało takie określenie, że on jest leniem, że on nie chce trenować, że on się nie przykłada. Oboje, nie wiem, ty miałeś okazję z... Czy... Ja tylko tydzień trenowałem. To no ale ty, Recha, miałeś. Ciężko powiedzieć. Jakie było podejście do treninga, jeżeli chodzi o Karola Czubaka? Czy ty widziałeś, no ja nie wiem, może nie uczestniczycie też aż tyle w tego, bo pewnie ty już miałeś zadania i treningi z Andrzejem Woźniakiem, więc... Ale tak jak na niego spoglądałeś, czy taką łatkę tego lenia, którą ktoś mu tam gdzieś przykleił, on ma, czy to jest jednak taka jednak legenda chodząca, dziwna? Znaczy ja powiem tak, też mogę to na swoim przykładzie mówić, ja też przychodziłem z niższej ligi do Widzewa, gdzie było inne troszeczkę przygotowanie, inna praca, inna częstotliwość i tak samo Czubi przychodził z innego miejsca, Czubi przyszedł z Bytowi do Widzewa, gdzie ta praca, to przygotowanie, intensywność treningów no, była dużo wyższa. Gdzie przychodzi chłopak troszeczkę nieprzygotowany, gdzie tylko bazował praktycznie na meczach tej Bytowi i nie sądzę, żeby treningi były na takim samym poziomie jak w Widzewie. No i przyszedł i te urazy łapał i ciężko było fizycznie odpalić. I ja z nim spędzałem bardzo dużo czasu, bo żeśmy naprawdę byli blisko i ja wiem, że on nie był leniem i daje sobie dwie ręce uciąć, że to jest po prostu wymyślone, bo nikt nie ma pojęcia, co się dzieje w środku, tak? A ci, co są w środku, powinni głośno mówić, nie? Nie buleniem, tylko mu czegoś innego brakowało. A każdy pozostawał przy tej narracji i zrzucał na to, że chłopak miał złe podejście do treningu, bo tak jest łatwiej powiedzieć, niż wziąć winę na siebie i jakoś no, podjąć decyzję, tak, publicznie. A zrzucanie na chłopaka, że był leniem, no nie, no. Nie uważam, że był leniem. Nie, no dlatego jeszcze wolę ciebie zapytać, bo byłeś z nim w szatni, więc teraz już no, po pewnych pertraktacjach tego, że już nie jesteś w szatni Widzewa, ale byłeś też i w Akademii Widzewa, więc możesz powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy człowieka, który siedział koło niego w szatni. Więc ja uwierzę tobie, a nie uwierzę dziennikarzowi, czy tam jakiemuś ekspertowi, który to napisał. Kto mu przyłapał tą łatkę? Kto nie stawiał na niego? Ja myślę, że wiesz... Dzisiaj ja mogę już powiedzieć też wiele różnych rzeczy. Myślę, że Marcel Pięczek nie powinien odejść z Widzewa. To jest moja decyzja, moja opinia. Ale czy ktoś tą opinię szanuje? Wątpię. Trener Dobi go skreślił, kazał odejść i tyle. To samo było z Czubakiem. On na niego nie stawiał. Później przyszedł trener Broniszewski. Też na niego nie stawiał. W klubie był Marcin Robak. To były trudne czasy w ogóle dla Karola. Ale Marcel, facet wyjęty z SMS-u za 5000 zł bodajże, który rozwijał się u nas, grał na pozycji 8-10. Wiesz dlaczego ja tęsknię za takim piłkarzem? Bo oprócz tego, że on walczy, to on ma jeszcze umiejętności techniczne. To jest bardzo dobrze technicznie ułożony piłkarz. Tak samo jak siedzący tutaj Kacper. Mało jest takich brylantów. Dla mnie, wiesz, jako osoby, która się interesuje otoczką Widzewa, chodzą takie legendy, że Kacper Karasek musiał odejść z Widzewa ze względu na to, że zakładał siatki tym najstarszym zawodnikom w Widzewie. Że jego treningi wyglądały w taki sposób, że on ich po prostu wiązał i musieli, no dobra, Kacper, musisz odejść, bo my se z tobą nie dajemy. No. Rady, no. Kacper, opowiadaj. Komu te siatki zakładałeś? Ja się tu wtrącę tylko, że co mnie wnerwiało, u Kacpra to jak zostawał po treningu ze mną i na 10 wolnych 8 strzelał, więc to mnie wnerwiało. No ty był bardziej, jak masz takiego gościa, który strzela 8 na 10, no to no nie masz prawa go odpalić, mającego 20 lat. No Kacper, opowiadaj, komu te siatki zakładałeś i dla kogo byłeś niewygodny, no. Nie, jakby tak... Dla kogo niewygodny, to w sumie ten, Bartek Pawłowski na mojej pozycji, ale to on raczej mi wtedy zakładał. czyli to tylko legenda, tak? Tak, raczej tak. Ale z wolnymi nie. Ale słuchaj, ale powiedz mi, jako młody człowiek, jak wchodzisz do takiej szatni i widzisz takiego Bartka Pawłowskiego, to dla mnie postać... zjawiskową, jeżeli chodzi o szatnię Widzewa dzisiaj. Nie wyobrażam sobie dzisiaj szatni Widzewa bez tego faceta. Nie wiem, jaki on jest liderem, nie wiem, jak on się zachowuje w szatni, nie mogę tego stwierdzić, bo tam nie byłem. Ale patrzę piłkarsko, jak on wygląda. No, nieraz boiskowo, może nie do końca gdzieś tam taktycznie dojeżdża z tym wszystkim, czego oczekuje od niego trener. No to akurat wypisane było w tym serialu Widzewa, ale taki młody człowiek jak ty, wchodzi do szatni, jest Bartek Pawłowski. Co od niego wziął, co od niego żeś tak podpatrzył? Czy chciałbyś być w ogóle w przyszłości takim Bartkiem Pawłowskim, takim pewnym siebie piłkarzem? Czy może już jesteś?
No jestem, ale pewnie jeszcze mi dużo brakuje, no bo jednak Paweł Bartek miał fajną karierę w Ekstraklasie i za granicą był w Maladze, grał na największych stadionach, ale no Bartek jak wchodził, no to mi najbardziej imponowało to, że on wszedł i z miejsca stał się właśnie takim liderem. I nie chodzi mi o szatnię, bo to w szatni każdy może dużo gadać, ale on na boisku to pokazywał, bo on, no nie oszukujmy się, Bartek wtedy pociągnął na nas do awansu. No to prawda. Nie, i tak samo słuchaj. Udowadnia w Ekstraklasie. Bardzo dobry zawodnik. Pociągnął was do awansu, to jest raz. Strzelił tą bramkę na tym ŁKS-ie, to był w ogóle historycznie i pewnie do dzisiaj nieraz musi ona śnić. Ale też był fundamentalną postacią, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Ja tak kiedyś sobie rozmawiałem tutaj z chłopakami z rozmów tylko sportowych, że jakbyśmy wyjęli kibiców z Widzewa ze stadionu, a Bartka Pawłowskiego z drużyny, to byśmy marnie to skończyli. Powiem wam szczerze, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. To są dwa duże fundamenty dzisiaj, jeżeli chodzi o Wiedzę Łódź. No tak, no, ja się zgadzam, że Bartek to no, najważniejsze, że udowodnił to w Ekstraklasie. Bo w pierwszej lidze pewnie ktoś by mu powiedział, że szedł z Ekstraklasy, jest słabszy poziom, a tak to pociągnął ten wózek też w Ekstraklasie i nikt mu nic nie może teraz powiedzieć, że jest. Że tylko w pierwszej lidze to pociągnął. Jakby tego aluminium nie obił tyle razy, to on by skończył gdzieś tak z 14 bramkami. To uważam, że na pozycji takiej fałszywej dychy, co on gra, podwieszonej 9,5 pod Sancheza nawet można powiedzieć, no to jest dla mnie bardzo, bardzo dobry. Te jego 10 bramek to jest super wynik, ale jakby to obramowanie było ciutkie wyższe, to mogło być nawet 14 bramek dzisiaj Konrad. No nie, no przecież to jest... Ale z tą pierwszą ligą, jak zszedł do pierwszej ligi, no to często bywało tak, że jakieś legendy schodziły, no bo nie oszukujmy się, no Bartek był w pewien sposób jakąś legendą, takim legendarnym transferem może, bo nie było takich transferów w Widzewie. I sobie nie to, że nie radzą, ale nie ma jakiejś motywacji, czy nie wiem. Ja on to z miejsca od razu pociągnął w pierwszej lidze. Tak samo w Ekstraklasie, no to jeżeli gości jest blisko powołania i są dywagacje, czy powołać gościa do Ekstraklasy i to gościu z Widzewa w końcu jest, no to no pielęgnujmy go i do końca niech już będzie w tym Widzewie. Płaćmy mu jak najwięcej, no bo to mówię, bez niego to ciężko by było. No, no i właśnie z perspektywy jego, dzisiaj wiesz, ludzie chcą, domagają się lepszych transferów, nie? Ja tam nie wiem ile Bartek zarabia, ale jest to facet na pewno z dobrą pensją. I teraz byśmy sprowadzili Wolskiego przykładowo, byśmy mieli mu zapłacić 8 dych. No to trzeba by było dołożyć też Bartkowi te pieniądze, bo Bartek na nie zareaguje, czy może on już ma takie pieniądze. Nie, mniejsza o to, ale wiesz, Widzewie brakuje teraz takich tych jakościowych, bo dzisiaj ściągamy 3 młodzieżowców. Ja się z tego cieszę, że to są osoby, które są perspektywiczne, mogą się gdzieś wybić, będą grali w Ekstraklasie, będą obserwowane zupełnie inaczej przez innych scoutingów. Mamy przykład Terpiłowskiego, po którego przyjeżdża już od paru miesięcy Bolonia, tak? Nie tylko Bolonia, bo na meczu z Górnikiem Zabrze było bodajże 8 czy 10 wysłanników, między innymi z FC Köln, tam Schalke jeszcze. Czy po samego Terpiła, czy też po Włodarczyka Szymona wtedy, bo to trzeba też, wiesz, tak podzielić równo, ale coś się zaczyna dziać. Ty młodzi piłkarze, dzisiaj wchodzi Klimek, dzisiaj wejdzie Tkacz, dzisiaj będzie wchodzi jeszcze tam Krzywański wraca tutaj, to akurat taka wielka niewiadoma, bo tam on podsumowany jest dość słabo. Ale te jakościowe piłkarze, dzisiaj tych jakościowych piłkarzy, jeżeli my ich będziemy zatrudniać, to my będziemy im płacić dobre pieniądze, to te gwiazdy w środku Widzewa, co już są, co już stanowią ten kręgosłup, też będą chciały więcej zarabiać. Jest to konsekwencja, no, musi być. No, jeżeli chcemy o coś grać i każda drużyna, jeżeli chce o coś grać, no to trzeba płacić. Ale tu jeszcze chciałbym wrócić do tych jakościowych piłkarzy. No i tak porównując do kadry zespołu Widzewa i Termaliki. Termalika ma trochę więcej zawodników z tym CV, moim zdaniem. Ja tak uważam. I czy to na treningu widać? Że tutaj jakoś było trochę więcej? No na pewno. Wydaje mi się, że jak porównując do pierwszej ligi zespół Widzewa, a Termaliki, to mieliśmy więcej jakości Termalica. No jednak głębia składu chyba też większa była, nie? Tak mi się wydaje. Że tam... No tak, tak. A to też jest ważne, bo wiadomo, Termalice teraz tak. Nie poszło, ale no taka konkurencja była i taka wszystkie drużyny szły aż miło. A wtedy w naszej, jak my robiliśmy awans, no to Miedź praktycznie była tylko takim
takim motywem, a tutaj no jednak ŁKS Ruch czy Wisła, no to dużo było drużyn jednak. Było ciężej, ale uważam, że no, głębia składu jest ta potrzebna, a znowu Widzewie nie widzę tej głębi składu. Ciężko to będzie w przyszłym sezonie, w tym sezonie. Słuchaj, Radek ze Skierniewic, wiesz, który Radek, zapisał mi pytanie do ciebie, żeby, bo wiesz, ekipa ze Skierniewic liczyła i cię wspierała cały czas, to już tylko ty możesz o tym wiedzieć. Jaki ty miałeś wpływ na to, że odeszłeś do Słoni? Takie ciężkie pytanie. Jaki wpływ ja miałem na to, że tam odszedłem akurat? No tak. No, co, no z menedżerem rozmawialiśmy, kilka opcji było wtedy do pierwszej ligi. No i tak najsensowniej chyba dla mnie było najważniejsze, żeby też iść do takiej drużyny, co będzie chciała grać do przodu, atakować, no bo jednak łatwiej wtedy się strzela bramki czy asystuje, jak się cały czas chce mieć tą piłkę i atakować, niż jak ktoś się broni przed spadkiem i wtedy raczej jest defensywa, więcej tej defensywy niż atakowania i gra z kontry. I tak potem doszliśmy do wniosku, że ta Termalika jest jednak najlepszą opcją. A powiedz mi, czy ty w ogóle kiedykolwiek jeszcze myślisz, że w przyszłości trafisz do Widzewa, czy jest zamknięta to jest furtka, jeżeli chodzi o Kaspra Karaska? Z mojej strony to nie jest zamknięta, no na pewno. Ja się nie zamykam na żadne opcje, bo to jest sport i tutaj ciężko coś przewidzieć, co będzie za 10 lat. A za 10, za pół roku. Za pół roku ciężko przewidzieć. No przykład Konrada. Przykład Konrada jest najlepszy. Przykład Konrada jest najlepszy. Nie wiadomo, co się wydarzy w danym tygodniu. Najpierw miał być wyjazd, a tu się okazało, że kolega trafił do Błękitnych i podjął rękawicę. Już w pierwszej lidze pograł, potem się już miał kończyć z piłką, nagle się jeszcze gra, więc no to bo jak pół roku, to ciężko przewidzieć, co to będzie. Dokładnie. Kasper dobrze mówi, że się nie ma co zamykać. No. Właśnie, dokładnie, nie ma się co zamykać. Ja sam o tym wiem, no bo tak samo było ze mną. W sumie pół roku nie grałem, a później poszedłem do Termaliki i też pewnie nikt nie oczekiwał, że wejdę i będę strzelał, asystował od początku. Szukam tutaj pytań z czatu, bo czat tutaj płonie. 41 osób obecnie, siema wszystkim, cześć wszystkim. Patrzę na nas z wysokości pierwszej ligi, pisze Mendoza, przepraszam. Kasper, czy Kukurydze, co potrafi zrobić? Czy kibice Termaliki, bo tam się śmieją, że to jest w polu Kukurydzy, umią robić cztery trybuny, Tomek Radogosz pyta. Cztery trybuny, wiesz, tę piosenkę, to co na Widzewie jest, śpiewają, każda trybuna oddzielnie. A, to chyba nie wiem, nie zwróciłem uwagi nigdy. Jak się gra, to się nie zwraca na to uwagi. Nie. A czy, słuchaj... Więcej czasu miałem na patrzenie od trybuny. Okej, dobra, a powiedz mi, Mieszko pisze tutaj, czy w ogóle jest taka możliwość, żebyś ty wrócił do Widzewa jeszcze w tym okienku? Nie wiem, chyba nie. Nikt ze mną nie rozmawiał. Nikt nie dzwonił. Pięczek nie nadawał się do składu Widzewa, pisze Mendoza. Widzewie to żaden młody zawodnik się nie rozwinie, nie ma progresu, jest raczej niszczony. Niż daje mu się szansę. No, młodzi piłkarze jesteście. Czy to prawda, co pisze tutaj Tomek Tracz? Nie wiem, ciężko mi coś powiedzieć. Bo tak naprawdę co, no... Guzdi jak był, to pół roku miał super i się wypromował, no bo tak naprawdę wtedy pewnie też miał, były już jakieś, nie wiem, czy zapytania, czy ktoś na pewno się im interesował, jak strzelił tych kilku bramek, więc to no nie jest tak na pewno, że niszczy. I teraz Terpił też pokazuje, że jednak można. Myślę, że... Jak się jest młodym. Myślę, że Terpiła to nawet chyba będzie ktoś szykował na pozycję numer 9, bo te ostatnie mecze, gdy Sanchez nie mógł grać, On tą lukę wypełniał, że tak mi się coś wydaje, że to nawet może być dzisiaj kolejna, znaczy nowa dziewiątka w Widzewie. No wy z nim graliście w szatni, to więc powinniście mi powiedzieć, tak czy nie? Mam rację. Ja go w ogóle nie kojarzę z dziewiątki. W sensie... W pierwszej lidze chyba nie był próbowany na dziewięć. Bardziej Bartek wtedy Pawłowski grał na dziewiątce.
Karol Daniel, jakby pamiętam, też na ciebie. Tak. Próbowany. Mm-hmm. Ciężko powiedzieć. Jednak jest skrzydłowych się tam przesuwa, więc... A napastnika no nie ma, no wciąż, no niestety. No to teraz słuchajcie, Jarosław Narkiewicz pisze, że w Widzewie oprócz Pawłowskiego musi być jeszcze przynajmniej dwóch piłkarzy jego klasy. Tacy piłkarze są potrzebni, by drużyna miała spokój na boisku, w szatni. Doświadczenie jest ważne. Czy wy się z tym zgadzacie? Na pewno. Doświadczenie nie kupisz, jak to mówią. No. Znaczy... Kupisz, tylko kupisz, trzeba, nie, kupisz, trzeba tak. Mieć, wiesz, nie pieniądze z eurobiznesu, tylko po prostu pieniądze, na które... Mówię dzisiaj, nie oszukujmy się, zacytuję człowieka akurat z Twittera, ale ja też tak samo myślę, że my, jeżeli dzisiaj Widzew nie zacznie płacić kontraktów większych, no to nie będzie miał lepszych piłkarzy, będziemy musieli kombinować, a z takim kombinowaniem, no to prawie skończyliśmy tak, jak skończyliśmy wiosnę, no. My się teraz zakręcamy się teraz z tymi młodymi, no bo jednocześnie chcemy nastawiać na młodych i promować młodych, ale... No musisz kogoś kiedyś sprzedać, Konrad, wiadomo o co tak, chodzi, no musisz sobie to tak tego tłumaczyć, tak. I to będzie znowu tak, nie wiem, jak z Karasem, że nie, nagle na jego pozycji będzie doświadczony Bartek, no i teraz też przyjdzie dwóch, trzech, gdzie mamy dwóch, trzech młodych na tej pozycji, no i co, ściągniemy trzech doświadczonych, no to znowu kosztem młodych, tak, więc no... Mendoza jeszcze dopisał taką jedną rzecz, ja też się zgodzę z tym, że jeżeli, nie wiem czy tak było akurat w kierunku, w tym, jeżeli chodzi o przypadek Kacpra, może Kacper to też potwierdzić, że jeżeli celem było utrzymanie, no bo taki cel był, tak mówiono, to trener maksymalizuje szansę w utrzymanie, a nie w rozwój zawodników. Czy ty się zgadzasz z tym? Czyli wiesz, no musiał... Ta osoba, która Kacpra Karaska była o bardzo ofensywnym piłkarzem, o czym Kacper mówił i po prostu postawił na to doświadczenie, na tą jakość, dlatego to wypożyczenie. W ogóle ja zapytam ciebie o taką jedną rzecz. Kto w ogóle zadecydował o tym, że ty musiałeś być wypożyczony? Dyrektor sportowy Wichniarek, czy bardziej to była decyzja sztabu, czy może oboje podjęli taką decyzję? No nie wiem, to trzeba się pytać. Działaczy z Widzewa, no i czy tam trenera, no ja nie podjąłem sam takiej decyzji, nie poszedłem do trenera powiedzieć, że chcę iść na wypożyczenie jeszcze. No ale znaczy w latem to byłem już, wiedziałem, że odejdę i wtedy to już raczej byłem przekonany i chciałem iść na to wypożyczenie, ale... Ale Kacper, czy ty sobie zdawałeś sprawę, że na Twitterze i na innych mediach społecznościowych, jeżeli chodzi o młodzieżowców, często było pisane najlepszy młodzieżowiec Widzewa gra właśnie w Termalice? No bo ty byłeś notabene wypożyczonym piłkarzem Widzewa, więc no można było tak napisać. No wiadomo, z jakimś słuchem nie dochodziły, ktoś na mnie czasami coś wysłał, ale tak za bardzo się tym nie przejmowałem. To jest taka, każdy sobie teraz może napisać jakąś opinię, no. Ale ja tak uważałem na przykład. Ja tak uważałem, że jako patrząc na naszych młodzieżowców, na Kubę Sypka, na Zjawińskiego, na Terpiłowskiego też również, bo był wtedy jeszcze młodzieżowcem, teraz nie tego. Ja uważałem, że najlepszym naszym młodzieżowcem jest na wypożyczeniu Kacper Karasek. I tak napisałem. Tak uważałem. I uważam, że 80% społeczeństwa widzewskiego też tak uważało. No możesz to wziąć jako komplement, ale stary, no tak, no, wierzysz w siebie, nie? No mówisz, tak, że jesteś dość doświadczenie, masz mental i zbudowałeś to, no więc no, to jest prawda. Więc wiesz, Ja, no ja się nie porównuję do innych zawodników raczej, wolę patrzeć na siebie po prostu. Ciężko też przewidzieć różne scenariusze, tak? I rozmawiać i wracać do tego, że go wypożyczyli. No poszedł, poradził sobie, się cieszmy z tego i uważam, nie ma co sobie teraz mówić, że to był ten i komentować te wszystkie decyzje wtedy, no bo na tamten czas no sam Karas przecież czuł, nie? Że musi odejść więc no na tamten czas to była najlepsza decyzja i... A czy ty musiałeś się zgodzić? A czy ty się musiałeś zgodzić na ten wykup, czy to było między menadżerami już załatwione? Teraz? Jak było potem... Nie, to już było, bo to była opcja wykupu i po prostu tam była zawarta jakaś pewnie klauzula. I tyle, ja już nie miałem nic do powiedzenia. Ale ty w nowym kontrakcie w Termalice zarabiasz podobnie niż N'Golo Kanté gdzieś tam w El Halali już?
Czy to jeszcze mniejsze pieniądze są? Trochę mniejsze. Trochę mniejsze. No podejrzewam. Zawsze to są PLN-y, tak? Zawsze to są złotówki. Tam chodzi o troszeczkę inne pieniądze. A powiedzcie mi szczerze, tak się trzymaliście razem, tak? Jeżeli chodzi o szatnie, może byście przytoczyli tutaj jakieś fajne takie, które mogą wypłynąć z szatni, historie śmieszne, które... Bo ja mam jedną historię, gdzieś tam wyciągłem i później ją będę chciał opowiedzieć, bo gdzieś tam pogrzebałem. To Puchar Polski, ta twoja bramka w Pucharze Polski. Co ci krzyczeli na boisku, jak ta piłka do ciebie leciała, wszyscy? Nie wiem, to pamiętasz? Obok mnie Kunik stał i chyba krzyczał lej, czy coś takiego. Coś w tym stylu. Aha. I siadło, nie? No, wtedy siadło. No ale wy na pewno macie jakieś historie, które na pewno tutaj ja będę szukał dalej tych, co mam poustawianych pytań, a wy możecie opowiadać, co w tych jacuzzi się działo. Troszeczkę przecież może wypłynąć. Nie mówię, że wszystko, ale zapraszam, panie Konradzie. Nie, no byliśmy jedyną chyba grupą w trójeczkę, która się przegrzewała na jacuzzi. Najlepiej się odnawialiśmy. Najdłużej siedzieliśmy w klubie po prostu. No. Ale oprócz tego, że Kacper ci strzelał te wolne, to jeszcze było jacuzzi, tak? Było. No było, jeszcze było wiele historii, ale to już nie zna opowieść na live. Kacper mówi, że coś tam widzisz, by jednak powiedział. Dawaj, Kacper, opowiadaj. No. Słuchaj, jesteś już w Termalice, petrodolary idą, więc co ty masz do stracenia? Nie, raczej nie mam takich historii do przesadzenia teraz, bo tak ciężko sobie przypomnieć na szybko. Na szybko, ale, ale było ciekawie na pewno. No, lubiliśmy sobie posiedzieć jeszcze z Guzdim i pogadać. Bo tu Guzdi jeszcze wchodził w to. Tak. Tak, no największy rozkwit właśnie, nie? Po treningu. Tak. No spoko. Fajne czasy, mega. Dokładnie. No dobra, to ja rozpocznę teraz takiego jakby kasztana tutaj, bo pierwszym, który tego kasztana rozpoczął, to był trener Janusz Niedźwiedź. Będziesz mi odpowiadał tylko tak czy nie, to jest coś w podobie tego, co robi Kanał Plus, jeżeli chodzi o pomidora. Możesz wykorzystać tylko raz kasztana, resztę pytań musisz odpowiedzieć tak czy nie, a Konrad niech się szykuje po tym na dalsze opowieści. Chcę przypominać, co w tym jacuzzi się działo. Oprócz tego jeszcze przed tym kasztanem zapytam cię o jedną rzecz. Jak bardzo pomógł ci w szatni Widzewa Daniel Danżyna? Oj, bardzo. No to taki wtedy piłkarski tata był i naprawdę bardzo mi pomógł ten Daniel. I wtedy też nawet zimą pogadaliśmy, też się pytałem go, co zrobić. I wtedy latem też, ogólnie mamy, co jakiś czas tam mamy kontakt z Danielem, więc naprawdę tutaj mogę mega podziękować Danielowi za tą pomoc. A ja powiem szczerze, że mam dla was też tutaj informację, Daniel Danżyna dołącza, tak jak i Konrad Reszka, do zespołu Rozmów Tylko Sportowych i w nowym sezonie będzie tutaj też gościł i opowiadał to, co widział on na boisku i będziemy tutaj razem, no może nie analizować, bo to zbyt duże słowo, ale takie pogawędki o meczach Widzewa. Ten pierwszy mecz oczywiście Widzew Puszcza w niedzielę, więc już myślę, że w pierwszym odcinku stworzymy tutaj linię ofensywną i Dixon też będzie tutaj z nami, czy tak powiedziałeś, twój widzewski tata. Ja zacznę od pierwszego pytania. Pamiętaj, że to jest odpowiedź tylko tak albo nie. Jeden raz możesz użyć słowa kasztan. Od samego początku, idąc na wypożyczenie, wiedziałem, że nie wrócę już do Widzewa, tak czy nie? Nie. Podczas gry na wypożyczeniu byłem obserwowany przez wysłanników Widzewa i generalnie klub się ze mną interesował, śledził moje losy, tak czy nie? Tak. Gra przy pełnym stadionie na Widzewie, czy gra przy pełnych trybunach na stadionie Termaliki? Tak, czy to? Nie, no. No na Widzewie no jest więcej kibiców. No. Już w najbliższym czasie stanę się ważną postacią w kadrze Under 21.
Tak. Choć już teraz liczę na powołanie od trenera Szantosza. Nie. Jestem pewien, że gdybym został w Widzewie i dostawał odpowiednią ilość szans, spokojnie poradziłbym sobie w Ekstraklasie. Na tamten moment czy teraz? Ogólnie. No, no to na ten moment tak, a wtedy myślę, że nie. Czyli wtedy był jednak ten, to mentalne, mentalnie gdzieś tam nie było takiego karaska, jak jest dzisiaj w rozmowach tylko sportowych. Bo to chodziło głównie o to, tak? No tak. No, no musiałem, no wtedy nie grałem w pierwszej lidze, to wtedy to było, nie wiem, może bym, może też bym odpalił w Ekstraklasie, ale to można, można sobie gdybać teraz. Po sezonie Puszcza spadnie z Ekstraklasy. Gdybyśmy my awansowali, czyli Termalika, spokojnie udałoby nam się utrzymać i grać przez kolejne 2 lata w elicie. Tak. Trener Niedźwiedź to najgorszy trener, z jakim miałem okazję pracować. Kompletnie nie ma podejścia do młodych zawodników, tak czy nie? Nie. Trener Niedźwiedź to najlepszy trener, z jakim miałem okazję pracować, tak czy nie? Pod względem takiego rozwoju zawodników myślę, że tak. Żałuję, że odszedłem z Unii Skierniewice, by iść do Widzewa. Pobyt w Łodzi kompletnie nic mi nie dał pod względem piłkarskim. Nie. Najpiękniejszą bramkę, jaką zdobyłem dotychczas w swojej karierze, to gol w Pucharze Polski w barwach Widzewa Łódź. Tak. Przez to, że byłem w Widzewie najlepszy, kontakt z szatni przepraszam, przez to, że byłem w Widzewie najlepszy, kontakt z szatni Termaliki mam z Adamem Radwańskim. Jeszcze raz, nie rozumiem. Przez to, że byłem w Widzewie najlepszy, że Widzewie najlepszy, pominę to pytanie. Adam wspomniał mi o sytuacji, w której został uderzony przez kibica i wyznał mi, jak było naprawdę i co było powodem jego odejścia z klubu. Czy wyznał ci to? Tak czy nie? Tak, rozmawiałem o tym zadaniu. Jestem pewien, że w kolejnym sezonie uda nam się awansować do Ekstraklasy i to będzie już bez baraży. Tak. Wrócę kiedyś do Widzewa i pokażę, na co mnie stać, tak czy nie? Pomidor. Kasztan. Nie wiem. No dobrze, niech będzie pomidor. Nie, tylko ode mnie zależy. Aha. No, ja ci powiem szczerze, że wiesz, no są, masz jesteś młodym człowiekiem, będziesz się jeszcze rozwijał i to jest, wiesz, kwestia tylko i wyłącznie, jak się potoczą losy, wiesz, i piłkarskie, i na tą chwilę jesteś reprezentantem Polski, Under 20, liczysz na powołanie od Michała Probierza, czyli Under 21, no bo tak już trzeba będzie iść, na tą chwilę rozgrywasz mecze w reprezentacji, jesteś pewnym punktem Termaliki, więc no na spokojnie, no trzeba gdzieś wierzyć wyżej, czy to będzie kiedyś Widzew? Tego nie wie nikt. Tak samo jak nie wie tego Konrad Reszka. Ja wszystko wiem. Wiedziałem tak? Od razu wiedziałem, że Sekaras poradzi w takim sensie, że Widzewy sobie poradzi, jak go widziałem na boisku. I aha. Też takie historie, no to ci nie przytoczę takich prywatnych, bo mówię, mamy za dużo gdzieś tam takich poza kamerą, żeby to powiedzieć na głos, ale no, jak widziałem Karasa na boisku, to kurczę, no szacunek, no. Znaczy, no nie będę teraz mu tutaj aż tak gadał, żeby nie odleciał, ale jak zostawaliśmy po treningu i no powiem szczerze, jak zostawali inni młodzi czy inni zawodnicy, no te rzuty wolne, no to nie jest przypadek i sama praca na treningu i to wszystko, no to fajnie, że był w tym Widzewie, no i mam nadzieję, że jeszcze będzie. Nie chcecie się przyznać, że to było tak, że on po prostu był za dobry na ten Widzew i go po prostu ci gorsi piłkarze powiedzieli, no nie da rady, bo on zakłada nam te siatki, on musi iść, bo wstyd. Nie, tak nie było. Słuchaj, Sebastian Banaś jeszcze pisze tutaj, bo wszystkie te pytania od wszystkich zadałem. Zapytajcie, czy to prawda, że trener Niedźwiedź miał do niego dużo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o grę obronną. No to Niedźwiedź to chyba do każdego ma zastrzeżenia takie, czyli u Niedźwiedzia musi być jak u Simeone, nie? Chyba tak coś mi się kojarzy. No to na pewno trener miał do mnie o grę obronną. No, nie będę ukrywał, no bo teraz też, nawet w Termalice też
To ja wiem, że muszę nad grą obronną cały czas pracować, no to nie jest w tym momencie jakaś moja najmocniejsza strona. Okej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam nadzieję, że zadowoliło to. Wracają teraz do czatu. Czy jak awansujesz do Ekstraklasy, to będziesz świętował dokładnie tak jak Jack Grealish po wygraniu tripletu. Tego wiesz. Czyli 3 dni będziesz miał odcięte z całego świata. No może 3 to nie. To jednak aż taki chyba mocny nie jestem. Okej. Okay. No tu reszka się uśmiecha chyba w tym jacuzzi, dobrze było. Ty. To trzeba już wspomnieć, że po treningach było jacuzzi, ale piwka tam nie było. Nie. Tylko gorąca woda niestety. Okej, okay. niestety. A słuchaj, tutaj Mendoza jeszcze dopytuje, czy nie czujesz niedosyt, że tak późno wszedłeś w finale baraży? No, czuję niedosyt, duże. Myślisz, że z tobą na boisku szybciej inaczej by się to potoczyło, czy nie miałoby to wpływu? Ciężko powiedzieć, ale chciałbym mieć na to wpływ, na ten mecz większy. Julka pyta, w jakiej lidze Kacper się widzi za 5 lat? Za 5 lat? Premier tak. League. Grubo. Ta ukraińska Premier Liga. Odleciałem. Recha, proszę się. Nie no, spokojnie, za 5 lat Kara zrobi Jacka Grealisha w City, spokojnie. A nie no. Nie no, trzeba mierzyć wysoko, wiadomo, ale. Trzeba. Chciałbym na pewno za granicą gdzieś zagrać. Kasper Andrzej pyta. To moja ulubiona. Mało dzisiaj było o trenerze Niedźwiedzie. Zawsze tak troszeczkę uciekaliśmy od tego wszystkiego, ale tu pyta Andrzej. Kacper, jak oceniasz warsztat ogólnie trenera Niedźwiedzia? Jakie są jego silne i słabe strony? Jakbyś tak mógł w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ciebie? Myślę, że warsztat trenera Niedźwiedzia jest bardzo duży. No, to bardzo się rozwinąłem w Widzewie przez ten okres. Nawet jeśli nie grałem, to mimo wszystko na treningach zwracał trener cały czas uwagę na te detale i to mi bardzo pomogło. I teraz w tym momencie to wykorzystuję tą wiedzę, co też nauczyłem widzenia. To bardzo miłe. Widzisz, to jednak jest warsztat. Mam nadzieję, że tutaj kolega jest zadowolony z tego. Julka pisze, że profilem lewoskrzydłowego bliżej Kacperowi do Cristiano Ronaldo za czasów Sir Alexa Fergusona w czerwonej części Manchesteru. Czy może jednak bliżej mu do bocznego pomocnika jak Andres Iniesta w FC Barcelonie. Kto ogólnie jest, ja jeszcze to pytanie troszeczkę zmodyfikuję, kto dla ciebie jest w ogóle ogólnie idolem piłkarskim, jeżeli chodzi o to, tylko nie mów mi, że Cristiano Ronaldo. No dokładnie chciałem to powiedzieć. Że Cristiano Ronaldo. No dobrze, to uzasadnij chociaż. Nie, to maszyna do strzelania bramek. Nie ma co tu mówić. No, ja po prostu jak byłem mały, to oglądałem Ronaldo i dla mnie on był najlepszy i jest najlepszy cały czas. A to Messiego nie oglądałeś? Oglądałem, ale jakoś nie. No nie wiem, jakoś mi to nie przekonywał mnie tak Messi jak Ronaldo. No wiadomo, Messi jest wielkim piłkarzem, ja nie mówię, że nie. Po prostu dla mnie Ronaldo jest lepszy, bardziej mi się podoba jego styl gry. I to jest też ciężka praca. Bardzo dużo tej ciężkiej pracy i mi się taki styl bardziej podoba. Najlepszy gość, który wchodzi na boisko i zawsze strzeli bramkę, zawsze jakoś pomoże drużynie. On nie ma dla niego. A kto jest idolem? Czy większy mecz, on zawsze wygrywać, zawsze chce strzelać bramkę. Kto jest idolem Kwadrata Reszki, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza? Andrzej Woźniak. Tomasz Laska. Załapić ci rękawicę czy jakąś koszulę? Tak, załapić z podpisem, proszę. Ja słuchaj, możesz załatwić rękawicę z podpisem, my jako Widzewska Emigracja przekorzemy na cele charytatywne, jeżeli jest to możliwe. Nie ma problemu. Pogadam z Tomkiem, myślę, że nie będzie problemu. U nas nie ma, u nas jeżeli możemy pomagać i jest taka możliwość, to nie ma tu różnicy, jaki to jest klub, bo zawsze się znajdzie osoba, która chętnie wspomoże szczytny cel, więc akurat zrobiliśmy coś takiego, co może być jeszcze coś, że może być jeszcze, wiesz, fajnie i możemy
zrobić licytację i z tej licytacji pieniądze pojadą, bo wiadomo, że widzewska emigracja zajmuje się takimi... No ja to już można już na poważnie to przełożyć, że jak uda się załatwić, to na Fundację Krwinkę bym przekazał. No nawet widzisz. Widzisz jak elegancko. A co tu jeszcze mam tutaj jest, Mieszko? Zarząd klubu słucha dzisiejszego podcastu RTS i ściągać z powrotem Carrasco, czyli Ronaldo. Tak pisze Mieszko. Ja powiem szczerze, że wiesz co, myślałem, że ty masz jakiś większy żal ogólnie za to, jak ten widzew cię potraktował, ale ja widzę, że ty jesteś miłym, uśmiechniętym facetem, profesjonalistą, można powiedzieć, już w tej chwili młodym i na nikogo tutaj nie wylewasz jakiegoś żalu czy coś, tylko po prostu mocno stąpasz po tej ziemi i ja jestem zbudowany, jeżeli młodzi ludzie myślą tak jak ty, no to czapki z głów, powiem szczerze, naprawdę. Nie wiem, czy Konrad chce coś tutaj dodać, ale no ja uważam, że super, można byłoby pewnie powiedzieć, o, bo to było tak, to było tamto, a to nie jest cały czas uśmiech, wiadomo, gdzie chciałem iść, byłem tego świadom, zrobiłem krok do przodu, poprawiłem swoją głowę i mnie to przekonuje, więc dlaczego zrobiłem ten live? Zrobiłem ten live, żeby też wyjaśnić ludziom, że najlepszy młodzieżowiec Widzewa w sezonie 2022-2023 biegał w Termalice, bo to jest fakt, nie żadna opinia. Chociaż jest to pierwsza liga, jestem z tego świadomy, że tak jest, ale to tak to jest. Ale zrobiłem też tylko ze względu na to, żebyśmy gdzieś tam zakończyli jakąś dyskusję, kto popełnił błąd. Czy Widzew, dając ten pierwokół, bo dla mnie to była najgłupsza decyzja zarządu, jeżeli chodzi o Widzew Łódź w ostatnim czasie. To jest też moja personalna opinia i tylko każdy może się do tego odnieść, bo uważam, że i podejrzewam, patrzę teraz na Konrada w kamerze, że pewnie mi przytaknie. My jako Widzew po prostu nie stać nas na to, żeby się pozbywać takich zawodników, takich perełek i jeszcze z naszego okręgu łódzkiego kibica Widzewa, który za ten Widzew by się dał pokroić. No ciekawe, czy kibic tak gadamy, a ciekawe, czy kibicował przed przyjściem. Tego nikt nie wie. Tak? No zaraz go tutaj weźmiemy, wiesz. No zainteresował się, zobacz. Nie. Ale... No jeżeli chłopaki ze Skierniewic tak, nic nie trzymają, no to chyba kibicował, nie? Kurde, za dużo tych znajomych też nie zostało ze Skierniewic. Ale mieszkasz w Skierniewicach, czy gdzieś tam już masz jakieś coś, czy gdzieś ci tam wynajęli bursę, czy coś, co tam u ciebie? No teraz jak masz Petro Del Mary, to pewnie jakiś pałac masz. Nie, no teraz w tym momencie to u rodziców jestem. Aha, u rodziców tak, mieszkasz. Tak. Ale jakieś rancho już tam budujesz pod Krakowem? Nie, jeszcze nie. jeszcze. Bo to dopiero od tego sezonu będzie to. Ta wypłata, ta z Arabii. To słuchaj, zrób dodatkowe dwa pokoje, to my się z Reszką wprowadzimy chociaż na te jacuzzi, wiesz? Tak, muszę jacuzzi tam zrobić. Inaczej nie przyjeżdżam. Co? Bez jacuzzi nie przyjeżdżam. Nie, no pewnie będzie, słuchaj. Wiecie co, dopogadaliśmy sobie, obmówiliśmy wszystko, pytania były zadane wszystkie też. Był kasztan, był pomidor. Konrad, co sądzisz o interwencji Wojciecha Szczęsnego, jeszcze chodzi przy pierwszej bramce dla Mołdawii? Nie pamiętam tej bramki pierwszej. Drugą i trzecią to pamiętam, ale pierwszej... A w tej trzeciej to wyszedł tak, musiał wychodzić, jak myślisz? Znaczy szybciej wracać, nie? Żeby, bo tam stanął przez chwilę i myślał, że tam fał czy coś, a to od razu powrót do bramki, wydaje mi się, żeby zdążył. Ale tam pasywnie, wszyscy obrońcy stali pasywnie tam, jakby im odcięło prąd. Ty. Nie, no już nie będę Wojtka krytykował, no już naprawdę mi nie wypada. No. Nie, ale tu nie chodzi o krytykę, chodzi tylko z perspektywy twojej oceny bramkarza, wiesz, nie chcę tu krytykować kogoś, wiesz, tylko wiesz, no ja jestem... No śmieję się, no wiadomo, no pierwszy nie pamiętam, więc nie wypowiem się. Trzecia, no mógł wracać szybciej do bramki. Aha, w ten sposób. No i fajnie, więc ja wam powiem tak, jestem zbudowany tym podcastem, powiem jeszcze raz. Kasper, miły, sympatyczny facet, dziękuję ci Konrad za to, że towarzyszyłeś mi tutaj jako drugi prowadzący, jeżeli chodzi o podcast, rozmowy tylko sportowe. No ja będę musiał zrobić drugą część z Kasprem Karaskiem ze względu na to, że ja się nie zgadzam z tym Ronaldo i Messim, więc musimy sobie jakoś ustawić biegu, może bitwę.
bitwę na TikToku chyba sobie zrobimy może, bo to teraz tak jest nowocześnie i trendy. No bo ja mam wiele argumentów na to, że to jednak ten Messi jest troszeczkę, nie troszeczkę, ale lepszy od Ronaldo, no ale jeżeli ty zostałeś profesjonalnym piłkarzem, a ja jestem w podcastach, to może i masz rację. Nie, to jest tylko moja luźna opinia. Pewnie, przecież o to chodzi, że nie musimy się ze wszystkim zgadzać, tylko rozmawiajmy na argumenty. Ja nieraz w dyskusji typowo internetowej brakuje tych argumentów. Ja dzisiaj na przykład napisałem taki, no wiesz, na żartów może, żeby to spuścić powietrze, że zauważyłem akurat, ja zwracam na to ktoś uwagę, że nowy piłkarz Widzewa Antoni Klimek nosi normalne dżinsy. Proste dżinsy, nie nosi tych takich obcisłych i mówię, że ma zadatki na wojownika, no bo tak po prostu napisałem i też tam stereotyp, ktoś mi na... Stereotyp. Tim rurki. Prosty jeans, pamiętaj, 501, elegancko, lewiski, wiesz, to jest to, panie Konradzie, to jest to, panie Konradzie, więc nie, żegnamy się, panowie, podziękuję całemu czatowi, Mieszko, Mendoza, Julka, Tomek, Andrzej, następny Tomek, Sebastian, Anna Woźniak, Andrzej i wszyscy inni, których tutaj nie wymienię, całą elitę rozmów tylko sportowych. Tobie, Kacper, bardzo dziękuję za to, że wziąłeś udział w programie, chociaż dość długo na to czekałem, żeśmy pisali chyba z pół roku, nie? No tak, myślałem, że trochę też już w innych okolicznościach to będzie, po awansie. Aha, nie czekałeś na ten awans, żeby tutaj jeszcze się pojawić, wiesz. No, słuchaj, co się odwlecze, to nie uciecze, no po prostu jeżeli dzisiaj... Wiesz, no ja patrząc na ciebie piłkarsko, ja sobie nie wyobrażam, żebyś dalej biegał w Termalicy. No, wiesz, ja bym wolał, żeby Kacper Karasek już dzisiaj grał w Ekstraklasie. No. Ale to wiesz, to jest tylko i wyłącznie twoja decyzja. Co tam, kogo interesuje moja opinia? Tylko no wiesz, no patrząc na to, jakbyś się rozwijał, probierz, wiesz, tutaj już czeka, już myśli. Ty może odczarujesz tą reprezentację probierza, bo na razie no to marnie to wygląda, chłopie. Nie no jak, przecież wygraliśmy teraz 2-1. Nie, ale męczarnia jest straszna, te mecze z Finlandią, to jest no męczarnia. Tak, ale to jest tak, że my się spotykamy raz na 3 miesiące i to nie ma też czasu tak, żeby to wszystko ze sobą zgrali. No jednak to jest trochę niż w klubie według mnie i dlatego też to tak wygląda. No a myślisz, że takie zgrupowania powinny być częściej? Częściej to myślę, że już ciężko, bo i tak jest napchany ten w sumie kalendarz. Szanto zrobił dodatkowe zgrupowanie, zagrał jeszcze mecz z Niemcami, później pojechał do Mołdawii w ucho 2-3. Nie wiem, ja nie wiem jak to skomentować, uwierzcie mi szczerze, bo jest mi w ogóle, to jest blamaż, no. Nic się tutaj nie stało. Ja nie oglądałem meczu, nie chcę się wypowiadać. Aha. No Konrad Reszka wczoraj lepiej by zagrał niż Wojtek Szczęsny, tylko nie chcę tego powiedzieć. No lepiej się ugryźć w język czasami. Nie, no druga połowa, no to do piachu, no. To się stanęli, no my tam chyba mental nie zadziałał, no mi się wydaje, że tylko to, no bo co innego, no przecież nie umiejętności piłkarskie. Posłuchajcie. Wiecie, to tam jest zbudowane źle? Ja wam powiem, nie wiem, czy to z młodzieżówką też, czy coś. My zbudowaliśmy toksyczną otoczkę tych wszystkich ekspertów piłkarskich, tego wszystkiego wokół tych kadr. Rozumiesz? Tam każdy dziennikarzyna, każdy ekspert ma telefon do gracza i tatarata, pipiripi, wiesz. Tutaj jedziesz na kadrę, to musisz być wyciszony całkowicie, wiesz. Santosz może powoli będzie to robił, będzie gdzieś tam czyścił. Już nie ma powołania dlatego czy dlatego, ale... To potrzeba czasu też, tak? No ale jak po jednym meczu, nie, no ciężkim blamażu, no drugim w sumie, bo jeden Czech, no Cezary Kulesza woła Santosza na dywanik, to ja nie wiem, czy to z tego będzie. Nie, ale to już mówię, nie ma co się tak wypowiadać w tej kadrze, bo to mówię tak, jak mówisz, no tam jest tyle toksyczności wśród dziennikarzy, więc ja się pod tym podpisuję, że ogólnie polska piłka na tym chyba bazuje. Że tylko czeka na błąd. Tak. Nawet ta wypowiedź Bednarka wczoraj, że wiesz, no 2-0 myśleli, że już są na wakacjach, nie no.
Ja mam, wiesz, ja tak powiem jeszcze już tu na zakończenie, jakbym miał się tak wypowiedzieć, to bym się wolał wcale nie odzywać. Bez względu na to, co może powiedział prawdę, no co, no, może myślał już o wakacjach, bo 2-0 z Mołdawią i nie miał prawa się nic wydarzyć, a że się wydarzyło. Ale powiedział szczerze i co, no. Niech nie przyjeżdża już na zgrupowanie, niech jeździ od razu do tej Turcji, czy tam gdzieś do, nie wiem, Malediwy i po co sobie psuje krew. Ma 3-4 dni, zobacz Kacpra. On pojechał na kadrę, przecież ty pojechał na kadrę, zaraz po ciężkim sezonie, teraz nawet nie ma jak wyjechać, bo zaraz się zaczyna sezon, Kacper, nie? I nie pojedziesz do Turcji, Malediwy, odpuścisz sobie to, pojedziesz sobie gdzieś tam nad jakiś zalew, odpoczniesz chwilę i trzeba wracać do pracy, tak? Teraz tak. Ale myślę, że jakbym miał też, jak chłopaki z pierwszej reprezentacji private jet, to też bym od razu się przesiadł. Ty byś nawet do tej Mołdawii nie pojechał. Nie, słuchajcie. Kadry warto zawsze zagrać. No właśnie. I tutaj powinien to być pełen honor, wiesz, o co chodzi. To mnie po prostu takie wypowiedzi lekko denerwują, bo nieraz, tak jak to powiedział Konrad, lepiej się ugryźć w język. Rozmowy tylko sportowe ekstra z gościem specjalnym, piłkarzem Termalika Brudnie Ciecza, Kasprem Karaskiem, dobiegły dzisiaj końca. Dziękuję jeszcze raz Kasprowi za to, że znalazł czas na rozmowy tylko sportowe. Tobie, Konrad, też dziękuję za to, że pomogłeś tutaj przy programie, no bo znasz się lepiej z Konradem, z Kasprem, przepraszam, niż ja. Ja jestem tylko tutaj po to, żeby się Kasper nie stresował. Tak. Pedagog. Tak, żeby rozwiązać atmosferkę tylko. O. Słuchaj, Kacper, na koniec chcę ci powiedzieć, żebyś jeszcze powiedział parę słów na temat kibiców Widzewa i coś do kibiców Widzewa. No co, no, chciałbym, nie wiem, podziękować, już się nie dziękowałem, ale no, na pewno było piękne przeżycia, to były, czy strzelić bramkę na Widzewie, czy zagrać ogólnie, bo doping jest niesamowity, no i chciałbym życzyć powodzenia i utrzymania w Ekstraklasie na następnym sezonie. I tym oto miłym akcentem kończymy dzisiejsze rozmowy tylko sportowe ekstra. Kacper, powodzenia, Konrad, powodzenia i mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się w podcaście po meczu. Spuszczą mnie po Mice, chociaż jakiś jeszcze odcinek rozmów tylko sportowych ekstra jest szykowany dla kibiców, więc bądźcie czujni, niedługo wiadomo informacje, więc pozdrawiam was wszystkich, a we widzę.